Dlaczego w dniu dzisiejszym warto czytać Pismo Święte? Myślę sobie, że to jest podstawa. Myślę sobie, że nie ma chyba człowieka, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, który nie powinien przeczytać Biblii. Ja to zrobiłem, prawdę powiedziawszy, dwa razy w życiu. Raz pobieżnie i nie do końca, a drugi raz bardzo dokładnie przeczytałem Stary Testament, bo na głos i nagrywano to. I to jest niesamowita emocja, niesamowite przeżycie. Bardzo często jest tak, że my sobie nie zdajemy nawet sprawy. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, ile rzeczy z mojego życia wydarzyło się komuś innemu, kto był tam opisany. Jakieś rozterki, jakieś niedowiarstwo się pojawiało i okazywało się nagle, że gdzieś jest jakiś fundament, jakiś trzon, którego warto się złapać i trzymać. Czy w Piśmie Świętym znajduje Pan dla siebie jakieś konkretne wskazówki? No znajduję. Jedna jest najważniejsza. Warto być przyzwoitym, powtórzę tu za wielkim autorytetem. Bo to chyba na tym wszystko polega.